Jak to jest, kurwa, że jestem najlepiej zawsze odjebany na konferencję, a ty wjeżdżasz, kurwa, w dresie ze Squid Game'a i rozpierdalasz system? Tak? Kogo bym wziął jeszcze? Marcina Dubiela. I popchnął. Kromkanianka. BetClick, najlepszy bukmacher. Ze specjalną ofertą dla widzów kanału. Link w opisie. Sprawdź też ich social media. Siemano, witajcie. Dzień na dobry. Kanale BetClick. Polska. Jesteśmy na konferencji Fame MMA. A jesteśmy na zielono w strojach Squid Game'owych, bo będziemy troszkę robić tu Squid Game'a na Fame'ie. Tego jeszcze nie było, także jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to również zostaw łapę w górę, subskrybuj ten kanał po więcej, bo dzieje się dużo więcej już niedługo. Fame 12, relacje, live'y. Wszystko będzie. Kto z Fame'u najlepiej odnalazłby się na Squidzie? Też napiszcie w komentarzach. Ile to jest dla ciebie dużo? Dużo, ale czego dużo? O czym pierwszym pomyślałeś? Nie wiem, pieniędzy. Jestem sprzedajny od nie. Naprawdę, pomyślałem o pieniądzach. No to ile dla Wiewióra, to jest dużo pieniędzy, proszę państwa. Teraz się dowiemy. Nie, no milion to dużo jest. Tysiak to już jest dużo, także jakbym gdzieś wyszedł i wydał tysiaka, to bym powiedział, że dużo wydałem. I powiedz mi, czy ty już zarobiłeś dużo w swoim życiu, czy jeszcze nie? Nie, miliona nie. Wszystko się może zdarzyć, wszystko przed nami. Tak. Dużo. Zostawiłeś taki rachunek kiedyś w restauracji? Tak, zabrałem Julkę na urodziny. I poszliśmy do... Co to jest? Jakiś detektor? Oka się zaczynam grać. Na ruchu, musimy się... To musimy więcej ten... I to co chwilę tak, co 30 sekund tak. Trzeba się ruszyć. No myślę, że dużo to nie jest moja wypłata, mogłaby być o dużo, dużo większa. Byliśmy kiedyś w takiej restauracji i chyba wyszedł rachunek z 1100 zł. Dużo to jest taka ilość, która jest na tyle wystarczająca. Albo nawet inaczej, dużo to jest taka ilość, której jest pełno. Okay. Tyle, żebym mógł sobie kupić wszystko, na co zapragnę. A takie twoje pragnienia finansowe, jakie są twoje cele, co byś chciał sobie kupić? Póki co to PS5. Ile dla ciebie to jest dużo? Bardzo dużo. Okay. Więc jak ktoś ma PS5, to może Ludwiczkowi sprezentować, na pewno byś się mega ucieszył. Strasznie mi się ucieszył. Proszę. Wysłał buziaka. To może najpierw wyślij buziaka, a teraz, a później... Tak to się robi! I PS5, co cię tu PS5? Weź moje! Zagraj mi na padzie! Wiem, że debila ze mnie zrobicie... My? To, w życiu, no stary. Nie, ale ja to lubię przecież. Jak to jest, kurwa, że jestem najlepiej zawsze odjebany na konferencję, a ty wjeżdżasz, kurwa, w dresie ze Squid Game'a i rozpierdalasz system. Ej. Tak, a oglądałeś? Rozbieraj się do gaci, ja zakładam. Propozycja jest taka, wychodzisz do oktagonu, a naprzeciwko ciebie jedna kaczka wielkości konia, czy 100 koni wielkości kaczek? Jedna kaczka wielkości konia. I jaka taktyka? W nogi. Uwaga, ucieka! Ty stary, co tu się dzieje? Ty jesteś groźny! Iwan groźny, ale Ludwiczek top top news. No to wolałbym kaczkę wielkości konia. Jedną, taką dużą kaczkę. Tak. Nie bałbyś się, że tak by cię tak dziobem tak dziebnęła, czy coś zrobiła? Nie, jestem szybki, szybszy od czego? Shut the fuck up! Jest to ma kolejny wielkości kaczki. Jaka taktyka? Ja bym stary zwierząt nie skrzywdził. Dobrze. Dziobem wyjął chleb, nie? I zaczął to zrzucać. Konią? No to sianem bym rzucał, tak. No i dobrze, widzicie? Można wybrać z pytania, można wybrać. 100 koni wielkości kaczek. She's chasing me. Bo nie będą w stanie wykorzystać swojego pełnego potencjału, ponieważ będę mógł je skopywać i naraz nie zaatakuję wszystkie 100, ponieważ nie ustawiam się w ten sposób. Musieliby jedny na drugi się ustawić, a jedna kaczka naraz wykorzysta cały swój potencjał. Matko Bosko. Co wybierasz? Jedną kaczkę. No i jak byś ją pokonał? Wchodzę w nogi. I kończę balet. Ale co, wybieram z kim zawalczyć? Tak. Co? Kaczki są z dzikie, mi się wydaje. Chyba wolałbym 100 małych tych koników. Bo je dałoby się oszukać, na przykład wskakując na murek. I to jest outplay, w ogóle są ograne, nie? A taka wielka kaczka z tego dziobą, ja myślę, żeby była groźna. Nie no, 100 koni bym wskakał. I jak byś to rozegrał? No, skopa. Z koniem, wiesz, z taką kaczką wielką, kurwa, walczy. Jakby mi zajebała zioba, to daj spokój. Ostatnie pytanie. Wykaż się, bo jak na razie były k***e pytania, dawaj. Kurde, chuj. Naprawdę? Zwolnijcie go.
Nie mam problemu, stary. Tak. Wiewiór, słuchaj, bo z racji tego, że tutaj dużo się mówi o tej twojej szyi, jak można zrobić coś komuś szyją? No ale stricte szyją, samą szyją. Jesteś w stanie coś zrobić? No nie masz. To nie, ale wiesz, ale to obronisz się. Nie uduszą cię, ciężej znokautować. Dokończ zdanie. Śmieszne jak? Ty. Śmieszne jak? Twoja wypłata, minimalik, pozdrawiamy! Śmieszne jak? Jak krycha ówc. Polska Ekstraklasa. Śmieszne jak gówno? Jak zauważyłeś, my w Squid Game'ie ubrani. Squid Game, oglądałeś? Oglądałem, ja. Dobra, słuchaj, jakbyś miał jednego zawodnika wrzucić do Squid Game'u, to miałby największe szanse. O, ciekawe pytanie. Znaczy, duże szanse miałby Boński. Ty. Ja. Ja też bym miał spore szanse, ponieważ jestem dosyć zwinny. Zawsze spoty ekstremalne były moim wyzwaniem. A możesz wziąć jeszcze kogoś za rękę, żeby z tobą szedł? Kogo bym wziął jeszcze? Marcina Dubiela. I popchnął. Kramkanianka. No wiadomo, że siebie, nie? Chociaż kurwa. Pierwszego lepszego. No jakby wygrał, to by się podzielił. Byś podpisał go 50 na 50 i tyle, nie? A ty, tak. A ty jesteś bezpieczny jak coś. No. Do tego. No, Jacek Murański. Mocno. To? Monika Laskowska. Ale dlaczego? Dlaczego? Skąd ten trop na Monikę Laskowską, najlepszą polską dziennikarkę? Myślę, że ludzie by ją odpuścili i zostałaby sobie do samego końca. Wydałaby im się niegroźna. Uh-huh. Hold it together! No jest taka bardzo milutka, sympatyczna, a tu mogłoby na koniec wbić gwoździa. Stary, to trochę tak jak z tobą, bo ty też jesteś taki milutki, sympatyczny, zawsze... Ale kurwa!